Każdy z nich to postać wyjątkowa. Tą pasję do gór, którą każdy z nich w sobie pielęgnował, przypłacili najwyższą ceną. Ale pamiętam ich wszystkich, jakimi byli kolegami, jak ich osobowość ważyła na całym życiu klubowym. I ta pamięć o nich należy się nam wszystkim, należy się też nowym pokoleniom. To miejsce, w którym ma powstać pomnik, jest miejscem szczególnym. Tam już od 20 paru lat, w ostatnie dni października, odprawiana jest msza. Msza ta była najpierw odprawiana za Jurka, no i też za tych kolegów, którzy zginęli przednie w górach. Za tych, którzy zginęli, a byli członkami klubu wysokogórskiego w Katowicach. Tam w pewnym okresie się tak złożyło, że wielu alumnów tego seminarium katowickiego było członkami naszego klubu i te msze wspominkowe były niezwykle bogate właśnie przez nich przygotowane, były grania na gitarze, były wspólne śpiewy i wspólne wspominanie naszych przyjaciół. Także miejsce obok tego kościółka na wzgórzu w Parku Kościuszki jest miejscem szczególnym i bardzo dobrze, że zostało wybrane właśnie na ten pomnik, który ma upamiętniać naszych kolegów. Inicjatywa budowania tego pomnika powstała w klubie wysokogórskim w Katowicach. Mamy deklarowaną pomoc miasta, jednak ciągle brakuje nam trochę środków na to, żeby ten pomysł doprowadzić do końca. Dlatego chciałbym tu zaapelować do grona osób, które pomogłyby nam zebrać te środki poprzez ten portal Polak Potrafi.